OnTheGames.pl, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Trochę się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, natomiast mam nadzieję, że teraz będziemy się widzieć już częściej. Dzisiaj chcę Wam zaproponować temat następcy Xboxa One, to znaczy E3 zbliża się, tegoroczne E3 zbliża się wielkimi krokami, przecież początek czerwca już niedługo. No i wiele źródeł donosi, że na najbliższej amerykańskiej imprezie mamy dostać przynajmniej zajawki tego, jak będą zapowiadać się PlayStation 5 oraz następca Xboxa One, roboczo nazywany póki co Project Scarlet. Porozmawiamy sobie chwilę właśnie o następcy Xboxa One, o tym, co ta konsola powinna tak naprawdę mieć, żeby wrócić do walki, bo nie da się też ukryć, że bieżąca generacja konsol została przegrana przez Microsoft. Xbox One sprzedaje się dużo gorzej niż PlayStation 5, nie wspominając już o tempie sprzedaży Nintendo Switcha, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Switch w swoich dwóch pierwszych latach od premiery sprzedał się na takim poziomie, jak Xbox One niemal w 4 lata od swojej premiery, także możecie widzieć, jakiego rodzaju to jest przeskok. Natomiast z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że nie jest to jakąś wielką niespodzianką, zważywszy na fakt, że Xbox One jest taką trochę konsolą właściwie nie wiadomo do kogo. Dla kogo? PlayStation 5 ma oczywiście swoje ekskluzywy. Jeśli kupujemy konsolę Sony, no to wiemy, po co to robimy. Między innymi dla nowych odsłon God of War, Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo i tak dalej. Natomiast Xbox One, przez to, że Microsoft ostatnio postawił na usługę dzielenia się grami poprzez Xboxa oraz PC-ty, to znaczy kupując jedną kopię mamy dostęp do wersji tej samej gry na PC-cie i na Xboxie One, no tak naprawdę bardzo mało ma gier ekskluzywnych, które ukazywałyby się wyłącznie na Xboxie One. Oczywiście konsolowcy powiedzą, że ich to niespecjalnie interesuje, bo nie grają na PC-cie, więc dla nich ekskluzywy na Xboxa One są faktycznymi ekskluzywami. Natomiast fakt jest faktem, że gracze korowi tak zwani, czyli ci, którzy grają na wielu platformach, którzy nie stronią od PC-tów, no tak naprawdę nie za bardzo mają po co kupować Xboxa One, jeśli mają mocno dopalonego PC-ta. Plotki w ogóle mówią nam o tym, że kolejny Xbox, nazywany też gdzieś tam w przeciekach Xbox Anaconda, no jestem pewien, że taka nazwa nie dotrwa do końca, do premiery, natomiast plotki mówią o tym, że kolejny Xbox ukaże się na samym początku od razu w dwóch wersjach, to znaczy w jednej budżetowej, czymś w rodzaju obecnego Xboxa One S oraz wersji dopasionej, czyli czymś w rodzaju obecnego Xboxa One X. Można powiedzieć, że pewnego rodzaju przymiarką do tego typu wersji budżetowej ma być, o czym również się mówi w ostatnich tygodniach, kolejna wersja Xboxa One S, która ma się pojawić na rynku podobno już niebawem, no i ma nam zaoferować najtańszą wersję Xboxa One S, najbardziej przystępną cenowo, natomiast bez napędu optycznego, czyli gry będzie można na tej wersji Xboxa One S kupować tylko poprzez Xbox Live. Zobaczymy, jak się ten sprzęt przyjmie, natomiast może być to też pewnego rodzaju jakby zapowiedź tego, co Microsoft planuje na kolejne lata. To znaczy ja jestem pewien, że firma będzie badała to, czy w ogóle potrzebny jest jej napęd optyczny w kolejnych konsolach, bo jestem przekonany, że chcieliby tak naprawdę porzucić w ogóle napędy optyczne i skupić się na tym, żeby gracze kupowali nowe tytuły wyłącznie właściwie za pośrednictwem Xbox Live albo korzystali z abonamentów w rodzaju Game Passa, który przecież od jakiegoś czasu jest dostępny na rynku. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, przypomnę, że jest to usługa, która daje nam około 100 gier w ramach miesięcznego niewygórowanego abonamentu, do których mamy dostęp do pełnych wersji przez określony czas, do momentu, aż opłacamy taką usługę. No i Microsoft chwali się tym, że ma już wiele milionów subskrybentów, natomiast nie podaje dokładnych liczb. Pytanie, jak to jest faktycznie. Natomiast wracając jeszcze właśnie do tych budżetowych wersji konsol bez napędu optycznego, no to jestem pewien, że Xbox One S bez napędu optycznego będzie pewnego rodzaju testem tego, w jakim stopniu gracze będą kupowali taki sprzęt. Natomiast ta bogatsza wersja następcy Xboxa One, czyli ta, która ma nam zaoferować nieco lepsze podzespoły, napęd optyczny, no i domyślnie zapewne zagwarantować nam chociażby wyższą rozdzielczość w grach, czy też bardziej płynną animację, no będzie czymś w rodzaju właśnie obecnego Xboxa One X, czyli konsolą, która trafi bardziej właśnie do korowego gracza.
No i mówi się o tym, że ta budżetowa wersja, czyli bez napędu optycznego, miałaby kosztować na starcie w przeliczeniu na złotówki około 1500 zł, natomiast ta bogatsza wersja około 2200-2500 w przeliczeniu oczywiście na złotówki, bo jeśli pojawiają się jakieś plotki, mowa jest oczywiście głównie o euro albo o dolarach, natomiast tak to mniej więcej miałoby wyglądać w naszym kraju. No, ciekawi mnie, czy rzeczywiście coś takiego się sprawdzi. Ja na przykład oczywiście na starcie celowałbym w tą bogatszą wersję, bo jednak jestem w stanie dopłacić za nieco lepszy framerate chociażby w wielu grach. Zresztą moim zdaniem też Microsoft po części przegrał bieżącą generację tym, że na starcie Xbox One był po prostu słabszą technologicznie konsolą niż PlayStation 4. No i po wielu, wielu artykułach, po wielu analizach mówiących o tym, że PlayStation 4 zwyczajnie oferuje nam albo wyższą rozdzielczość, albo po prostu lepszy framerate w wielu grach, no gracze postawili na konsolę Sony. Ja już pomijam ekskluzywy, natomiast moim zdaniem również kondycja gier third party też jest ważna dla osoby, która wybiera pomiędzy Xboxem a PlayStation. Wracając jeszcze do wspomnianego wcześniej Game Passa, no ja tutaj obawiam się, że niestety, ale Microsoft może w największym stopniu właśnie stawiać na to, czyli właśnie na tę usługę, która domyślnie ma podobno być dostępna na wielu platformach. Tutaj przecieki mówią, że Game Pass miałby być dostępny nawet na Nintendo Switchu dzięki technologii Xbox Cloud, czy też na smartfonach. Oczywiście dałoby to Microsoftowi kolejne rzesze potencjalnych graczy do obsłużenia i kolejne osoby, które mogłyby płacić abonament. Bo też nie oszukujmy się, prawda jest taka, że jeśli firma chciałaby stawiać na coś takiego jak Game Pass, czyli dawać nam swoje najnowsze tytuły, które przecież kosztują niemało, ich stworzenie kosztuje niemało, no i dawać nam takie tytuły od razu na starcie w usłudze Game Pass, tak jak to się działo w ostatnim roku, gdzie mieliśmy chociażby Forza Horizon 4 dostępną za przysłowiowe darmo w Game Passie, czy też właśnie inne tytuły Sea of Thieves, State of Decay. No generalnie, jeśli to ma się wszystko opłacać, to nie oszukujmy się, Game Pass ma nie trafiać do kilku milionów graczy, ale do grubych kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset milionów graczy, żeby to miało sens, tak jak ma to sens chociażby z Netflixem, gdzie baza użytkowników jest już ogromna, a wydaje się, że jeszcze platforma ma jakiś potencjał, żeby ta baza użytkowników rosła. Microsoft moim zdaniem będzie dalej stawiał niestety na tego Game Passa, niestety dlatego, że Xbox podejrzewam, że nie będzie oferował dalej zbyt wielu tytułów ekskluzywnych, a przynajmniej ekskluzywnych tak typowo, czyli nie chodzi mi o ekskluzywność konsolową, ale ekskluzywność taką, że nie ma tego samego tytułu również dostępnego na PC-tach. Co prawda dużą nadzieją jest to, że firma na ostatnim E3 już ogłosiła, że pozyskuje kolejne zespoły deweloperskie, chociażby właśnie twórców Forza Horizon, czyli Playground Games, i chociażby twórców ostatniego Hellblade, czyli Ninja Theory. Generalnie liczbą zespołów deweloperskich w ten sposób Microsoft zbliży się do tego, co ma w swoim portfolio Sony. No i dzięki temu pewnie będzie starała się firma już mocniej rywalizować właśnie z kolejną PlayStation. Natomiast mnie ciekawi właśnie, czy postawią chociażby w jakiejś części na tytuły zupełnie ekskluzywne dla Xboxa, czy też skupią się na tym Game Passie, bo jeśli będzie to ta druga opcja, no to podejrzewam, że firmie może aż tak bardzo nawet nie zależeć na tym, żeby sam Xbox One, a właściwie następca Xboxa One, żeby sprzedawał się nie wiadomo jakich liczbach, natomiast bardziej będzie im zależeć na tym, żeby Game Pass docierał do jak największej liczby kolejnych subskrybentów. No i tutaj ciekawe, czy rzeczywiście za jakiś czas będziemy mogli pograć w gry znane z Xboxa, chociażby na Nintendo Switchu. No byłaby to pewnego rodzaju, podejrzewam, rewolucja. No i ciekawi mnie też to, że jeśli firma miałaby stawiać na tego Game Passa dalej, to czy na starcie kolejnego Xboxa dostalibyśmy w Game Passie od razu na przykład tytuły startowe, ekskluzywne właśnie dla kolejnego Xboxa. No byłaby to pewnego rodzaju, jakby nie było, rewolucja, bo niczego takiego w przeszłości nie widzieliśmy. Oczywiście bardzo mnie ciekawi wasza opinia też na ten temat. Dajcie znać, czy w ogóle czekacie na kolejnego Xboxa, czy też jednak wolicie, jeśli chodzi o konsole, takie platformy jak PlayStation, czy też różne konsole Nintendo. No mnie też z jednej strony nawet cieszy to, że Switch sprzedaje się tak dobrze, bo to niejako udowadnia, że gracze jednak nie aż tak bardzo ciągną za postępem technologicznym, tylko liczy się jednak dla nich pomysł, jakiś nowy feature,
który jakby nieco zmienia postrzeganie gier. No Switch może nie jest nie wiadomo jaką rewolucją, natomiast przynosi ze sobą kilka fajnych elementów, których nie mamy na platformach konkurencji, bo przecież nie oszukujmy się, że firma, że Hydraulicy sprzedali swój sprzęt wyłącznie ekskluzywnymi grami. Ekskluzywne gry miało też Wii U, natomiast nie sprzedało się dobrze, właściwie sprzedało się tragicznie, biorąc pod uwagę historię platform Nintendo, natomiast Switch sprzedaje się świetnie, no i zobaczymy, czy tempo będzie tak duże również w kolejnych latach. Natomiast jeszcze raz Was proszę o to, dajcie znać w komentarzach, co myślicie, czego oczekujecie po następcy Xboxa One, czy generalnie będziecie się ustawiać po niego w dniu premiery, biorąc pod uwagę, że gry zapewne będą dostępne również na PC-cie, czy jednak odpuścicie ten sprzęt i będziecie raczej celować w platformy konkurencji. To tyle na teraz ode mnie, zatem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia przy okazji kolejnych vlogów. Trzymajcie się!